Dzień dobry, hejterskie nasienia! Ostatni filmik, który był na taki temat, zrobił tyle wyświetleń. I... to jest totalnie za dużo na ten kanał, w sensie. Gdzieś normalnie mam gdzieś tyle wyświetleń, a ten filmik ma tyle. Ale to znaczy, że to się dobrze ogląda i że trzeba to robić dalej i lubię pieniądze, więc zaczynajmy! A dzisiaj na warsztat weźmiemy coś zupełnie, znaczy zupełnie innego to może nie, ale coś czego... no... nie spodziewałam się, że w ogóle coś takiego istnieje. Mianowicie jest to rzecz polecona przez was i pojawiło się dużo komentarzy takich jak ten tutaj. No i ja pomyślałam, to nie może być aż takie złe. A potem się okazało, że może, więc zacznijmy. Może taki mały wstęp. Trum Trum to kanał poświęcony DIY-om z fabułą. To tak jakbyśmy chcieli obejrzeć program jak zrobić spaghetti, ale najpierw musielibyśmy poznać biografię kucharza, więc no takie to jest trochę dziwne połączenie i w ogóle zastanawia mnie w ogóle istota tego kanału, bo estetyka, która jest tam przedstawiana, jest typowo przedszkolna. Pomysły, które oni tam robią, są dla podstawówki. Problemy dziewczyn, które są jakby bohaterkami tych DIY-ów, są, nie wiem, powiedzmy na poziomie liceum, a same dziewczyny wyglądają jak studentki, więc... coś tu się wyraźnie popsuło, ale... zacznijmy może od tego, że zobaczymy sobie pierwszy filmik. Let's make our painting class more entertaining. Let's add a fabulous unique palette to our collection. Hot glue colorful plastic bottle caps to an old CD. Take the central plug from a spinner and hot glue the CD on it. Fasten the plug to the center of the CD. Redhead enjoys the result. No i to na przykład nie byłoby takie złe, pomimo że to będzie strasznie niewygodne, bo paleta, która się rusza, to jest bez sensu, poza tym istotą palety jest też to, żeby mieszać na niej kolory, no ale powiedzmy, że jesteśmy w podstawówce, rysujemy domek, pieska i mamę i takie coś jest zupełnie w porządku, to... pomijając to, że komu chciałoby się to robić, jak można wziąć po prostu zwykły kawałek tektury, wyjęty gdzieś ze śmietnika i po prostu użyć tego jako palety, dobra, nieważne. Pomysł nie jest aż tak bezdennie głupi, ale zastanawia mnie ta narracja. Dlaczego? Dlaczego to robicie? I dlaczego jedna dziewczyna ma imię, a na drugą mówicie ruda? Did you have souls? I to nie dlatego, że jestem teraz pofarbowana na rudo, ale tak się nie robi, mamo! Let's take a picture of Redhead's nose, but she seems to disagree. Oskary, 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 ten acting jest tak... There are no more staples left in the stapler. Miss Elizabeth didn't lose heart when the Harry Potter series ended, so she can totally survive the end of staples, especially when she knows a life hack. Take a stack of papers and cut it through diagonally. Bend a corner and pass the ends through the cut. This way the stack of papers won't fall apart. Miss Elizabeth took origami classes when she was a child for a good reason. I ten life hack nawet też nie jest aż tak zły. Znaczy w sensie, no to może się komuś przydać autentycznie, to nawet nie jest trudne, to jest po prostu przecięcie kawałka papieru. Spoko. Ale po co opowiadacie nam historię tej kobiety? O tym, że... o Harry Potterze i... dlaczego to robicie? Nie możecie po prostu zrobić filmiku: ej, jak nie masz już zszywek, to rozkrój tu papier, wsadź go tak, koniec. Tak bardzo była mi potrzebna informacja o tym, że ta pani uczyła się origami, jak była młodsza. Co to ma za znaczenie? To są filmiki, w których mówisz: ej, możesz zrobić tak, i to mają być krótkie, szybkie informacje, po prostu po to, żeby komuś może ułatwić życie. A nie po to, żeby słuchać historii wymyślonej kobiety, bo jeżeli chciałabym takim czymś się zająć, to włączyłabym sobie trudne sprawy. Redhead is just in the middle of telling the story about how much fun she had last night, but the teacher doesn't really care about the private life of her students. She prefers listening to silence. Perfect! We will use silent sticky notes.
Attach wide clear tape to a block of sticky notes. Cut off the excess. Write something with a marker on it. Wipe it off easily. No, domyło się pięknie. Redhead invents a new way of exchanging messages. Nie mam na to słów, bo... Tak jakby ktoś mi powiedział, ej, słuchaj, bo jest taka sytuacja, że weź sobie, bo to tak nikt o tym nie wie, weź sobie wodę do garka i wsadź tam ziemniaki bez skóry i wsadź to do ciepła i potem można je zjeść. Bitch, to jest taka dla mnie informacja, to jest life hack w stylu, jak usiądziesz na kiblu, to możesz się wysrać. Przecież wszyscy o tym wiedzą, wszyscy robili takie ściągi zawsze, to nie jest w ogóle nic nowego, poza tym, szczerze mówiąc, po cholerę, taka karteczka kosztuje grosz. Naprawdę masz potrzebę używania jej wielokrotnie. Poza tym czasami fajnie jest zatrzymać takie rozmowy, bo na przykład ja mam spakowane do jakichś pudełek moje stałe rozmowy z koleżankami z lekcji, bo czasem było to coś śmiesznego albo nie wiem, coś co po prostu, czego mam sentyment i chcę to mieć, a w takim wypadku to się zmywa i tego nie ma, a już pomijając wszystko, mając gruby marker i taką malusieńką karteczkę pokrytą taśmą, na której ten marker będzie się trochę rozlewał, to można napisać wiadomość w stylu tak, bo nic więcej tam się nie wciśnie. Jaki to ma sens po prostu? Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Sens! Halo! Make half an inch marks on a ruler. Heat up an awl and make holes where the marks are. Stick two pencils into the holes. Hold one pencil still. This is the center of our future circle. And draw a circle with the second pencil by moving the ruler. No i dobra, i te kółka wychodzą. Ale co z tego, jeżeli ktoś zapomniał do szkoły cyrkla, to raczej nie wziął ze sobą śrubokręta, świeczki i zapalniczki, żeby sobie wypalić dziury w linijce. Jakby lifehack, który jest po to, żeby nie musieć używać cyrkla, jest po to chyba, żeby nie musieć używać też słonia. No to tak samo jakbym powiedziała, że dobra, wiecie co, ja zapomniałam dzisiaj tego gumki do ścierania i ktoś by powiedział, dobrze, jeżeli weźmiesz rozszczepiacz atomów, to możemy zrobić ci nową. To ma sens! A poza tym, to jest też bez sensu, bo nie zawsze potrzebujemy cykla, który ma rozwartość, jakby kąt swojego rozwarcia, co jeden centymetr. Czasami jest potrzebny co pół, albo co jakąś w ogóle małą część, której się nie da odmierzyć. Christy's school life is a total mess. Paper, workout clothes, notes, socks, everything is mixed up. Redhead will help her bring everything in order. She has a special tube for paper. Draw a line on a paper towel tube. Cut it along the line. Cover the edges with double-sided tape. Wrap the tape slightly inside near the cut. Wrap the tube with a foam rubber sheet and cover the cut. Roll paper and put it into the tube. Okej, po pierwsze ten papier będzie się zwijał, ale nie każdemu to przeszkadza, bo ja też często trzymam swoje jakieś tam kartki, rysunki, gówna w rulonach. Ale po drugie, ja coś pokażę. Pokażę wam coś. Już. Zajęło mi to 2 sekundy. I daje dokładnie ten sam efekt. A huge thing happened at our school. The news is bigger than Justin Bieber's wedding or a new Harry Potter movie. We have a new teacher. Monsieur Sebastian de France. We can call him Sebastian. The girls can't believe their eyes. Looking at the blackboard is so satisfying now. After all, an angel from the world of teaching is standing right next to it. I wonder who he will pay attention to. I teraz dziewczyny będą rywalizowały o Sebę. Tylko, że...
Tylko dlatego takie wzorce przekazujemy dzieciom. Może to jest czasem tak się zdarza, że na przykład jakaś studentka zauroczy się w swoim profesorze i potem im nawet wyjdzie, tylko wiecie co? Ta kobieta jest dorosła wtedy. Ona jest dorosła. A typowe dziecko z podstawówki czy gimnazjum, które zostało zlikwidowane, nie ma więcej niż 14 lat. I pokazywanie takich rzeczy... Dlaczego? Dlaczego? To jeszcze nie. Mark the size of a marker on a squishy donut and cut out a hole the entire way through. Stick the marker inside. I to już na przykład docieramy do takich DIY-ów, które na przykład są dla mnie tak bezsensowne jak sikanie do słoika w bliskim sąsiedztwie kibla. Przepraszam za te kiblowe dzisiaj porównania, ale jakoś tak nie wiem, kiedy widzę takie gówna, to kibel przychodzi mi sam do głowy. Co to jest w ogóle za pączek? To jest jakaś zabawka, tak? No jakieś takie miękkie. Dlaczego wsadzacie to na zakreślacz? Co to ma dać? Przecież ten zakreślacz nawet się nie będzie łatwiej używało, tylko trudniej. A poza tym szkoda takiego pączka. Dlaczego? Czemu to ma służyć? To nawet nie wygląda dobrze. Cover the tip with different colors. I tutaj mogłabym znowu zrobić ten sam żart z Sherlockiem i już to gdzieś widziałam, ale nie będę powtarzać tego samego żartu, bo to nie ma sensu. Wow! Ten zakreślacz robi kolorowo! Take wire base out of foam hair rollers. Cut hair rollers so that they fit into the box of chalks. Cover them with spray paint of different colors. Put the hair rollers into the box. Sebastian takes out a piece of chalk, but it turns out that he's holding a hair roller in his hand. Well, squishy chalk is way too much. Dubiel? O prankach tworzonych przez Trum-Trum prawdopodobnie powstanie oddzielny materiał, bo... No, bo to jest zbyt... No to jest temat rzeka, tak? Sami wiecie najlepiej, że to jest temat rzeka. Jeżeli macie jakieś ulubione filmiki bardzo beznadziejnego DIY, albo czegoś głupiego, albo macie te swoje jakieś ulubione pranki od Trum-Trum, to wysyłajcie mi je na maila tego tutaj. Ja będę to czytać i będę używać w odcinkach. A ten odcinek mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam nadzieję, że znowu nabijecie X wyświetleń, bo lubię pieniądze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, 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 pa! Mwah!